Ej, co jest w ogóle grane? Mam skina psychomantika za prawie 10 tysięcy złotych i normalnie mogę nim grać. Co jest grane? Mogę emotki używać, wszystko budować, jest harombiste. Czy wiedziałeś, że możesz grać każdym skinem w Fortnite, pomimo że go nie masz w 100% legalny sposób i za darmo? Nawet takimi skinami jak Renegade Riderka, skiny karnetowe, Travis Scott, Astro Jack, White Cat Double Helix, Psychobandit czy inne skiny, których nawet nie ma w Fortnite. Sprawdzimy te sposoby z TikToka i będziesz w mega szoku, ale w zamian wpisz kod Stejkam, subskrybuj Fortnite, subik, kłapeczka w górę i wbij na Instagrama, a jeśli to wszystko masz, to zapisz się do konkursu na 1000 V-dolców, zostawiając komentarz swoim nickiem pod filmem, który masz w opisie, a wyniki na YouTube i Twitchu, a my lecimy. I jak w ogóle ma to działać? Podobno według TikToka będzie można grać wszystkimi skinami, które są zablokowane w Fortnite, są mega OG i które nawet nie istnieją, za darmo w Fortnite. Dzięki tym mapom na trybie kreatywnym, np. takimi jak Psychobandit, Double Helix czy innymi skinami, które są warte po kilkadziesiąt tysięcy złotych i nikt ich totalnie nie ma. I zaraz dokładnie to sprawdzimy, czy faktycznie tak jest i zobaczycie, czy w ogóle warto na te mapy wchodzić i czy one działają i czy możemy nimi grać. Pierwsza mapa jest to dokładnie Free All Skins Map FFA i co ciekawe grają ponad 500 osób, więc chyba musi być legit. Po kliknięciu jej wbijamy sobie na grę prywatną bądź publiczną. No i ładujemy się po prostu do gry. My jesteśmy już na grze i mamy specjalne zadanie. Musimy znaleźć specjalny pokój, w którym mamy mega dużo skinów i jest w ogóle 6 nowych jakichś skinów dostępnych, które możemy się po prostu przebrać i je odblokować. Jak to teraz działa? Z tego co widzę, jest to zwykła mapa FFA i weźmy sobie pierwszy za jakąś broń. Ej, są jakieś fajne bronie w ogóle i widziałem na TikToku, że gdzieś jest ten pokój, także teraz go poszukamy. Tu mamy item shop, czyli możemy sobie coś kupić, ale jest brak przedmiotów. Okej, okay. Tu mamy level shop. Ej, co jest ty? Można kupić level? Ty faktycznie, zagranie tej mapy możesz kupić sobie expa, jest mega duży pakiet expa, średni taki pakiet expa duży i mały pakiet expa i to kosztuje monety, okej, czyli to zdobywać i faktycznie ten, jest coś tutaj, że możesz kupić sobie levela do karetu, ej spoko mega, jest jakaś skrzynka, może darmowe monety. Dobra, idźmy dalej, mamy tutaj speed boosta, tylko gdzie są te skiny, one powinny być gdzieś przy jakimś rogu, przynajmniej tak widziałem, tu jest dobieranie jakichś gierek, tu jest auto restart, bonus HP można kupić, okej, czy można farmić go, ej jest, jest! Get skins i podobno w ten portal jak wejdziecie, to będziecie mieli mega dużo skinów i będzie można się za nie po prostu zamienić i będzie można nimi grać. Czy to faktycznie działa? Już sobie wbijamy zobaczyć. Wbijamy sobie do tego pokoju. Był przycisk save skin. Dobra, jest szafeczka, czyli tak dokładnie jak to wyglądało na TikToku. I teraz pytanie, czy możemy używać tych skinów i je po prostu odblokować? Tu są postacie, które pilnują i tu podobno w każdym z tym okienku jest jakiś jeden z OG skinów. Ej, zobaczmy, tak jest turbo dużo. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ej, faktycznie są skiny, w które można się przebrać. Ej, jest Astro Jack, czyli skin Travisa. Jest Galaxy, co jest grane. Ej, cześć, to jest ten Bambik taki ten z OG Fortnite, którego chyba nikt nie ma. Black Knight jest, skiny karnetowe nawet tu są. Co jest w ogóle? Renegade Riderka jest. Ej, dobra, jest kolejny skin ekskluzywny. Iconic tu jest nawet, White Cat tu jest. Co jest w ogóle grane? Jest jakiś gość jeszcze ten, chyba też ekskluzywny. Sezon drugi, rozdział pierwszy, karnet. Ej, jest jakiś dziwny manekin, jego chyba w grze nie było. Ej, tu są skiny, których w grze nawet nie ma. Co jest grane? Hologramy. Ej, ten skin, tego też chyba skina, nie wiem, czy on był w sklepie, czy nie? Ej, Psychobandit jest, skin urodzinowy jest, ratowania świata chyba. Ej, czajcie, teraz tymi skinami będziemy grać? Jest boss, okej, okay. A ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne fajne skiny. Ej, jest Stealth, to jeden z najrzadszych skinów. I jest Travis, dobra, jest Travis, Travis, ale nie trzeba przetestować. Idziemy sobie teraz zobaczyć, Lego nawet jest, co jest, Lego skiny. I podobno tym możesz normalnie grać na trybie kreatywnym, co jest grane, ej, dobra. Idziemy sobie po broń. Ej, czekajcie, ty jest Eevee, to jest skin, który jest jeszcze nie wypuszczony w sklepie Fortnite w ogóle. Ej, tu są skiny zablokowane i ten skin też nigdy nie był w Fortnite. Czajcie, to są tu skiny i ten skin od chyba 2 albo 3 lat nigdy nie trafił do Fortnite'a, a jest w plika gry. Ej, idziemy to przetestować. I teraz z tego co wiem, potrzebujemy jakiejś broń, także weźmy sobie shotguna i musimy tu wrócić i wybrać skina, którym chcemy zagrać. Dobra, ja na start może wezmę sobie jakiegoś mega rzadkiego skina. Weźmy takiego skina, który jest zablokowany obecnie w Fortnite'cie, czyli ten. On normalnie istnieje i musimy go teraz zabić. I teraz musimy podobno użyć emotki. Ej, czy to działa? Zobaczmy. Ej, fajnie jakby to działało. Czy będzie to działało? Ej, zamieniliśmy się. Co jest w ogóle grane? Patrzcie, to jestem skinem, który jest zablokowany w Fortnite'cie. Nie da się nim grać. Ej, mega mocne. I teraz muszę chyba kliknąć Save Your Skin. I mój skin jest teraz zapisany. Ej, dobra, wyjdźmy tym. I czy będziemy mieli tego skina dalej? Mamy tego skina. Czy mogę normalnie iść budować? Czekaj, zobaczymy to. Zejdźmy sobie tutaj. O, w ogóle mój widz tu jest. Dobra, gram sobie z widzem. Ej, faktycznie, mogę normalnie grać tym skinem. Ej, zarąbiście. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy ten skin zarówno jest w szafce, bo podobno jeden z TikToków mówił, że niby jest, ale to może być fake. Ale zaraz to zweryfikujemy. Dobra, skin faktycznie działa, czyli to jest prawda. Skiny na tej mapie działają. Teraz musimy się odrodzić i możemy iść po innego skina. I praktycznie będzie grać każdym skinem, który jest na tej mapie. Do, jeszcze widz chce się przytulić. Dobra, przytuliłem widza na odcinku, pozdro.
I dobra, idziemy po kolejnego skina. Wbijamy sobie tutaj i weźmy jakiegoś skina, którego nie mam w szafce i zobaczymy, czy zostanie on dodany do szafki. Weźmy coś mega rzadkiego, czy mega chciałbym zagrać. Yo, i znalazłem Double Helixa. Jest to skin, który kosztuje 60 tysięcy złotych obecnie. I o tym ostatnio chyba nawet mówiłem na jakimś shortcie. Ale dobra, weźmy sobie skina, na przykład Psycho Bandita. Bierzemy sobie go, uderzamy, pyk, zamieniamy się i idziemy zobaczyć, czy będzie on w szafce. Bo podobno na tej mapie może być faktycznie on dodany do szafki, tylko wiadomo, że pewnie później jak i tak wyjecie, no to by i tak nie działo, ale czekajcie, zmień strój i zobaczymy, czy on się w ogóle wyświetli, bo niby powinien Psycho Bandit, nie działa, czyli to akurat jest fake, czyli działa sam skin. Okej, i jak wychodzę z szafki, to mogę zmienić skina, ej, mega fajne, ale chociaż go też nie zapisałem. Dobra, weźmy sobie jakiegoś innego skina, może Renegade Riderkę. Bierzemy Renegade Riderkę, zamieniamy się, idziemy zobaczyć teraz tą mapkę. To jeszcze ciekawego mamy, ej, i w ogóle mogę wykonać emotkę jakąś, nie? Ej, normalnie emotki działają, czyli to dosłownie jest zrobione tak, jakbyście z tego skina normalnie mieli. Macie budować, strzelać się, robić wszystkie emotki i macie w sumie na tych znajomych baitować na to. Zapiszmy tego skina i po kliknięciu idziemy sobie dalej. I tu nawet gdzieś był Kill of Avengers, a ciekawe, czy jest taka mapa, tylko że z killofami. Ej, jest VIP room, czyli tu można jeszcze jakieś rzeczy zrobić, enter code, trzeba tu jakiś kod podać. Ty, nie znam tutaj kodu. Dobrze, że macie jakieś mega mocne rzeczy na tej mapie. Ej, co ciekawe, co się stanie, jeśli nie wpiszę tego kodu przez minutę. Właśnie wygasa mi zegar, 1, 0. Aha, wyrzucacie i nic się nie dzieje, okej. A normalnie jak poklikam, to nie, nic nie da, działa, okej. Czyli tu nic się nie da zrobić. Ej, dalej mam tego skina. Chodź, idziemy się bić, zobaczymy, czy nekat, jeśli nekat go zabije, to dalej będzie ten skin na mnie. Byłoby to mega OP, bo wtedy znajomymi normalnie moglibyście sobie tutaj cały czas grać. O, jest widz. Ej, zabijmy go. Pompka, pompka. On tryharduje. Ej, dobra, i 5 monet dostajecie. I jeszcze expa macie za killa. Ej, dobra, to mapa jest w ogóle fajna, bo możecie sobie upkować, możecie sobie expić i odblokować rzeczy i jeszcze grać się jakim skinem tylko chcecie. To powiem szczerze, nie spodziewałem się. Mapa faktycznie działa, jest ona legit i nie oszukali nas pod tym względem, że można grać dowolnym skinem, jakim tylko chcecie, czy jest on zablokowany, czy nie. Ale teraz lećmy zobaczyć kolejną mapę. Druga mapa jest oczywiście również na trybie kreatywnym. Teraz wbijamy sobie dokładnie na tą mapę, którą wam pokażę. Też mam ją przygotowaną, jest to All Skins FFA. Wygląda ona troszkę inaczej. No i klikamy sobie, no oczywiście do niej wbijamy. Ta mapa wygląda już nieco inaczej, też jest to FFA, tylko tu jest jakiś duży ananas i też musimy tutaj... Ej, double pompa, co jest? Ej, co jest grane? To są jakieś old rzeczy, weźmy sobie pompę, są jakieś stoły craftingowe, są FNCS rzeczy i też musimy znaleźć pokój. Pokój powinien być w miarę chyba podobny. Jest, jest, widzę go, jest tutaj rift, bounty bo... a nie, to nie to, czekaj, tu jest, dobra. Możemy sobie wbić tutaj i co tutaj mamy informacji? Musimy ubrać skin na Mystic i następnie po zabiciu tego guarda możemy użyć emotki. Też mamy safe skin. No dobra, idźmy zobaczyć i tu podobno są jakieś mega rzadkie rzeczy, których normalnie... Aha, tu jest zablokowane. Ej, tu są skiny z ratowania świata! Co jest? Patrzcie, to jest jakaś ufolutka, jest jakaś mumia w ogóle, co jest? Ej, muszę zobaczyć, ja mogę tym zagrać? Jak mogę, to jest po prostu powalone. Tu można grać z skinami, których normalnie w Fortnite nawet nie... Ej, faktycznie, można grać tym, co jest grane? Ej, dlatego się nie spodziewałem, patrzcie, ile tego jest. To są skiny, których naprawdę w żaden inny sposób nawet nie możecie zobaczyć, ubrać, nic. Ich w ogóle nawet się nie da kupić. Ej, patrzcie to, dodatkowe style jakie są. Idźmy zobaczyć, jakie jeszcze OG rzeczy tutaj są. I tego jest giga dużo. Tu chyba mamy podział na kilka różnych rzeczy. Ekskluzywne skiny. Aha, czyli tu nie ma jeszcze wszystkich, czyli mapa jest dopiero robiona. Tu można dać lajka. Dobra, czyli tu trzeba chwilowo chyba poczekać. Gościu jeszcze nie dodał wszystkiego. Ale dobra, jest trochę tych postaci. No weźmy sobie jeszcze jakąś inną postać, która jest taka mega rzadka na przykład. Mi osobiście ten ufoludek się podoba. Weźmy sobie go. Zmieńmy skina i zapiszmy skina, wyjdźmy i zobaczmy, czy tu na tej mapie, jak to w ogóle wygląda, skin zapisany. Ej, dobra, patrzcie tego skina. Ej, ja jestem w szoku, bo nie wiedziałem, że faktycznie to będzie aż tak dobrze działało. Zejdźmy sobie w dół, można lotnie rozłożyć, okej. No i czekaj, możemy normalnie strzelać. Jaka fajna mapa w ogóle, co jest? Tu można budować, ej, dobra, to faktycznie działa, czyli macie kumpli brać i z kumplami sobie takie mapy grać. Ej, to jest powalone, co tu się dzieje. Szczerze, to możliwe, że gracze niedługo zaczną swoje skiny w ogóle robić i będą je dodawać jako postacie na przykład. I będzie wtedy mieli nieskończoną ilość skinów, a wyobraźcie sobie, jakby ktoś zrobił taką mapę 1v1 i nie musiał być w ogóle skinów kupować. Dobra, to kolejna mapa, potwierdzamy, że faktycznie działa. I mamy jeszcze trzecią specjalną mapę, którą też przetestujemy, jest to mapa, która działa na troszkę innej zasadzie podobno, ale też są tam wszystkie skiny, jakie istnieją w grze, zablokowane, niezablokowane i podobno każdym możecie sobie zagrać i jest to specjalny propka, wbijmy i zobaczmy. I ta mapa jest podobno inna, bo tu nie musicie mieć skina Mystic, możecie mieć taki specjalny pistolet, który używacie i zamieniacie się w danego skina. I jest Travis, jest Chun, jest Renegade Riderka, jest tutaj skin wakacyjny,
Jest jeszcze ten, zakrzak, okej, okay. Jest ryba, jakaś moneta. Możemy się w monetę zamienić? Nie, chyba, okej. Okay. Zobaczmy, czy mogę być Travisem. Pyk, zmieniamy się w Travisa. I czy będę im faktycznie... Ej, jestem Travisem, co jest w ogóle grane? Faktycznie, tylko trochę dziwnie to wygląda. Aha, bo tu jest... Zamienia się w takiego propa jakby, dobra, czyli to działa jak w sumie propkan, to jak się mapa nazywa. I możecie wybrać dowolnego skina, jakiego chcecie i się nim ukrywacie, ale w sumie... Ej, też dobrze to wygląda, faktycznie, też nie oszukali. A mogę być White Cat albo skinem FNCS, mogę być tam World Cupem. Weźmy sobie White Cat na przykład i co, też będzie... Ej, też będzie, faktycznie, no. Ej, jakby dobrze to ustawić... To faktycznie spoko to wygląda, tylko tutaj chyba nie da się strzelać na tej mapie ani nic. Weźmy kill off, wyciągnijmy. Okej, okay, czyli jak wyciągasz kill off, to ci znika. Ale w sumie spoko, możesz się z kumplami bawić i faktycznie jakiś nakaz zamieniać się w skin. Ej, a czy jak weźmiemy jego, będziemy leżeć? Przebierzmy się. Ej, leżę w ogóle, co jest wygrane? Dobra, leżącym skinem jestem. Okej, okay, czyli jest po prostu propkan. Czyli w sumie kolejna mapa, no można powiedzieć, że działa. No i jak widzicie, dzisiaj odcinki z TikToka faktycznie zadziałały i nie oszukali nas. Sami możecie to sobie przetestować. A wam mega dziękuję. Zobacz poprzednie filmy na tym kanale, łapeczka w górę, subik, kodzik, sejkam w sklepie i wbijaj na codzienne streamy na YouTube i Twitchu, bo będą mega dymy i gry z widzami. Sprawdź poprzednie filmy, cześć!